Około godziny trwało środowe wysłuchanie prezydenta Suwałk, który przedstawił radnym ogromną ilość informacji o tym, jak funkcjonowały Suwałki w 2022 roku. To nie był łatwy rok i z tym twierdzeniem Czesława Rankiewicza zgadza się chyba każdy mieszkaniec miasta. Kiedy zdawało się, że wreszcie pojawiło się światełko w popandemicznym tunelu na Ukrainie, wybuchła brzemienna w skutki wojna. Do polskich miast, w tym również do Suwałk, zjeżdżać zaczęli uchodźcy z zaatakowanego kraju. Miasto we wszystkich punktach recepcyjnych udzieliło pomocy 2500 ukraińskich obywateli. Niemal 1500 z nich wystąpiło tu o nadanie numerów PESEL, a setki dzieci trafiły do lokalnych szkół. Doskonale spisali się mieszkańcy miasta, podkreślał Czesław Rankiewicz i dziękował im za otwartość, za empatię i powszechną troskę, ale przede wszystkim za udzielaną pomoc. Kolejny kryzys dotyczył energetyki. W górę wystrzeliły ceny surowców, pociągając za sobą ogromne wzrosty opłat, ale też i cen. Rok 2022 upłynął w warunkach wielkiej niewiadomej w niemal każdej dziedzinie życia. Duże zaskoczenie przyniosły również opublikowane wyniki spisu powszechnego, bowiem uwiarygodniły one niepokojące zjawisko demograficzne. No i niestety mamy ujemny przyrost naturalny, czyli rodzi się nas niestety coraz mniej. Tutaj pogłębia się ten spadek i oczywiście on będzie miał dalej idące konsekwencje w życiu miasta, ale przede wszystkim najpierw dotknie placówki oświatowo-wychowawcze, bo te niskie urodzenia przełożą się na żłobek najpierw, później na przedszkola, na szkoły podstawowe i szkoły średnie. No nigdy w historii tak nie było nisko z urodzeniami jak teraz. Równie niepokojąca jest struktura suwalskiego społeczeństwa. Jeżeli w tej grupie osób aktywnych zawodowo, tutaj ta grupa, ten wiek produkcyjny to jest tak kobiety 60 lat, a mężczyźni 65 lat, maleje z roku na rok, bo w tamtym roku było to 41 623 mieszkańców, a teraz 41 001 osoba. 622 osoby mniej. Te, które potencjalnie mogą pracować. W takim tempie, Szanowni Państwo, to będziemy mieli problem deficytu na rynku pracy. W grupie 60-65 lat mamy 6 tysięcy Suwalczan. Te osoby odejdą na emeryturę w najbliższych latach, a nie uzupełnimy tymi osobami z wieku przedprodukcyjnego, bo ich jest po prostu mniej. Ten deficyt według mnie będzie wynosił rocznie na rynku pracy, mniej nas będzie pracowało, gdzieś 500 osób. To rzeczywiście bardzo dużo. Tymczasem na rynku przybywa podmiotów gospodarczych. To wprawdzie przekłada się na dochody miasta, ale nie tak efektywnie jak we wcześniejszych latach. To jest coraz mniej uzależnione od zatrudnienia i wynagrodzeń, które tutaj mają nasi pracownicy. Natomiast widzicie CIT. Na CIT-cie straciliśmy 500 000. To też jest jakiś symptom, że te firmy, te osoby prawne, które funkcjonują, a tutaj już nie ma żadnego przekłamania. Czyli one wygenerowały mniej zysków, od których płacą podatek. Nawiązuje do sytuacji tej gospodarczej naszego miasta. Dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych to jest sytuacja uzależniona tylko od decyzji Wysokiej Rady, nas wszystkich. I widzimy, że jak podnosimy stawki opłat, no i to oczywiście i wpływy z tego podatku jednego i drugiego rosną. Niepokoi również fakt, że coraz mniej podmiotów decyduje się na inwestycje, szczególnie te, które mogłyby być realizowane w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Po zmianie
ustawy i rozporządzenia strefowego 6 pozwoleń na decyzję o wsparciu na podstrefę Suwałki zostało wydanych. To są generalnie reinwestycje, które jeszcze nawet w niektórych podmiotach nie rozpoczęły się. I niestety tutaj w podstrefie suwalskim nie przybywa miejsc pracy, tylko ubyło nam rok do roku. Ale i tych inwestycji to są tylko nakłady w roku, te deklarowane przez te podmioty. Natomiast no, znam jeden podmiot, który reinwestuje, ale w stosunku do pozostałych podmiotów nie mogę tego powiedzieć. Raczej przeżywają lekki czy głębszy kryzys. Dlaczego tak się dzieje? Wiemy, że te progi, te nakłady potrzebne do uzyskania tych zwolnień są u nas wyśrubowane na maksa, mogę powiedzieć, prawie. I te niekorzystne warunki inwestowania no nie zachęcają. I teraz jak nałożymy na to przesmyk suwalski i ten przekaz europejski generalnie i krajowy, że tutaj jest ten region zagrożony jakimś teoretycznym konfliktem, no to nie jest dobre miejsce, to nie zachęca podmiotu gospodarczego, kapitał do inwestowania tutaj pieniędzy. Kolejna istotna zmiana nastąpiła w budownictwie mieszkaniowym. 240 pozwoleń na budowę wydaliśmy. Tutaj na przełomie tych 8 lat nigdy tak nisko nie było. 263 w roku 2015. 18 WZ-ek, decyzje o warunkach zabudowy. Też mniej, niedużo, ale tu tych WZ-ek nie musi być, jeżeli plan miejscowy jest, nie? To też o czym świadczy, ale drugi slajd, kolejny slajd jest lepszy, korzystniejszy, bo to są mieszkania oddane do użytkowania w ubiegłym roku. I widzicie Państwo rekordową liczbę, 68 domów jednorodzinnych i 605 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, bo ta górka w liczbie wydanych decyzji, która była, ona się przełożyła na liczbę mieszkań przekazanych do użytkowania. No takiej liczby to też nie pamiętamy, ale no jak wiemy, no sytuacja jest taka, że tych mieszkań w budowie jest dużo jeszcze. Projektów deweloperzy mają rozpoczętych bardzo dużo, a część jeszcze w ogóle nie rozpoczęli. No i sytuacja jest w tej chwili obserwowana, co się będzie działo na rynku mieszkaniowym w nadchodzących miesiącach, bo jeżeli dostępność środków finansowych, kredytów wzrośnie, to na pewno i zainteresowanie nabyciem własnego mieszkania też no, ruszy ten rynek mieszkaniowy, bo budownictwo, szczególnie budownictwo mieszkaniowe, to jest to są naczynia takie połączone, bo oczywiście wyposażenie, materiały budowlane, to nie tylko branża mieszkaniowa cierpi, ale bardzo wiele podmiotów. Mieszkania kupują głównie mieszkańcy Suwałk, jak Państwo widzicie, trochę najbliższa okolica, a tych osób spoza Suwałk i powiatu 17%. Suwałki wydają ogromne środki na oświatę i zdaniem prezydenta obraz jest dla nas niekorzystny. Subwencja w ubiegłym roku wynosiła niedużo ponad 120 milionów, a wydatki na oświatę 221 milionów. Różnica ponad 100. Te ponad 100 oczywiście to również inwestycje, ale jak z tego co pamiętam, inwestycje w oświacie kształtowały się na poziomie 15,5 miliona. To nawet to uwzględnić, to widzimy w jakim tempie przyrastają nam wydatki bieżące w oświacie. Jak tutaj, jaką receptę znaleźć, jak troszeczkę przyhamować przyrost wydatków bieżących w dziale oświata, zastanawiamy się, myślimy i tutaj no powiem Państwu tylko tyle, że w naszych przedszkolach miejskich i tych prywatnych mamy 3600 miejsc, przedszkolaków, a maksimum naszych jest 3000 dzieci, tyle urodziło się. To wtedy przedszkolnienie byłoby 100%. A wiadomo, trzylatkowie nie zawsze idą do przedszkola, nie?
i uszczelniamy tutaj ten system. I teraz też również w szkołach podstawowych, przesunąłem już do kultury, w szkołach podstawowych mamy obwody naszych szkół wychodzące poza obszar miasta. Do naszych trzech czy czterech szkół uczęszczają dzieci z terenów gminnych, z gminy, generalnie Suwałki. Dostajemy subwencje oczywiście na szkoły podstawowe, nie? Tylko tej subwencji nie wystarczy. Tutaj też trzeba będzie tą mocną sprawę zanalizować, żeby no, rozliczać się tak złotówka do złotówki, żeby no, każdy płacił za swoje wydatki. Kolejna omawiana dziedzina to kultura. Wydatki na kulturę zamknęły się kwotą 16 455 tysięcy i tutaj w stosunku do roku wcześniejszego one wzrosły o ponad 2 miliony złotych i to wzrosły trochę inwestycje, ale wzrosły poważnie wydatki bieżące. Ważnym dla mieszkańców i władz miasta aspektem życia społecznego jest sport i szeroko rozumiana kultura fizyczna. Tutaj też działo się dużo. Ja zawsze mówię, Suwałki sportem stoją i rzeczywiście tych wydarzeń, które tutaj są, organizujemy, jest bardzo dużo. Jesteśmy no, takim miastem postrzeganym, dbającym o sport. Zresztą o tym świadczy również ta infrastruktura sportowa, którą dysponujemy, nie tylko te sukcesy naszych sportowców, ale również tym, czym dysponujemy w naszym mieście. No ale i wydatki są na sport i na kulturę fizyczną dość wysokie, bo widzicie, każdego roku jest przyrost tych wydatków, 20, prawie 4 miliony złotych w ubiegłym roku, a wydatki bieżące wzrosły o 2,8 miliona złotych rok do roku. Pozytywne tendencje widać w pomocy społecznej. Zmniejszyła się liczba rodzin objętych pomocą ze strony miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ten spadek jest dość widoczny, 140 rodzin mniej. I to jest dobre zjawisko, to zmniejsza się od roku 2020. Tu są środki finansowe na pomoc społeczną, pomoc rodzinną. Te środki są mniejsze, jak widzicie Państwo, ale to jest skutek tego, że oczywiście te świadczenie wychowawcze 500+ przeszło tutaj z miasta, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do ZUS-u i tutaj no, mniej środków na ten dział rodzina 855 popłynęło do naszego miasta i stąd spadek. Coraz większą grupę społeczną stanowią w Suwałkach seniorzy. 60+ to widzicie Państwo, prawie 20 tysięcy osób mamy w tej kategorii wiekowej. 65+ 16 tysięcy, natomiast w wieku 80+ też duża grupa, 3,5 tysiąca. Natomiast sprawdziłem teraz dane spisu powszechnego, powyżej 85 lat już mamy tylko 1,5 tysiąca. Czyli ten wiek taki kryzysowy to jest pomiędzy, dużo odchodzi osób w tym wieku starszym, pomiędzy 80 a 85 rokiem życia, ale im dalej wchodzimy w wiek, to tam mężczyzn jest coraz mniej dominują kobiety i to pogratulować należy, że bardziej chyba dbają o swoje zdrowie niż mężczyźni. Polityka senioralna jest w mieście bardzo rozbudowana. Mamy kluby seniora, 4 kluby seniora były, mamy Suwałską Radę Seniorów, DPS Kalina, chociaż mamy wolne miejsca w DPS Kalina, w Domu Pomocy Społecznej. Mieliśmy, może teraz nie mamy, ale ten dom dziennego pobytu Kalinka, który uruchomiliśmy kilka lat temu, najpierw tam nie było pełnego obłożenia zainteresowania, teraz jest maksymalna liczba osób 16. No i oczywiście program szczepień przeciwko grypie, złota rączka dla seniora, suwalska karta mieszkańca, też korzystają tutaj seniorzy i to w dużej liczbie, prawie 4 tysiące osób. Na przychylność samorządu mogą jednak też liczyć znacznie młodsze pokolenia. Chcemy
dbać o jak najlepsze warunki dotyczące zaopiekowania się dziećmi, czyli funkcjonują 3 żłobki miejskie. Będzie 4 żłobek miejski. Chcemy ten żłobek w najbliższych latach jeszcze wykonać, bo jest zapotrzebowanie tutaj. Chcemy również realizować ten program mieszkań dla tych mniej zamożnych mieszkańców, czyli głównie tutaj młodych ludzi, czyli od najemcy do właściciela, to co czyni ZBM TBS. No i oczywiście Park Naukowo-Technologiczny ma swoją ofertę adresowaną do młodych przedsiębiorców. Młodzieżowa Rada Miejska, programy różne, konkursy, które dedykujemy dla młodego pokolenia, dla mieszkańców, którzy mają stosunkowo niedużo lat. Kolejny dział to? Gospodarka komunalna, mamy 6 naszych spółek i zarząd dróg i zieleni. I tutaj wodociągi realizuje różne inwestycje, tak było w tamtym roku. Może te liczby nie są takie, jakie powinny być, one są za niskie, bo liczba kilometrów wodociągów i sieci kanalizacji sanitarnej powinna i deszczały być wyższa. Natomiast jak wiemy, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ma problemy finansowe, nie ma środków na realizację inwestycji. Ale w ubiegłym roku udało się kilka rzeczy wykonać tutaj. Oczywiście stosowana jest ta praktyka, że czasami buduje inwestor ten wodociąg, a później za kilka lat ratalnie będzie ten wodociąg kupowany przez nasze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej tutaj jest, też przygotowuje się do szeregu inwestycji, ważnych inwestycji. Były one poczynione w ubiegłym roku, ale zwróćcie Państwo uwagę na przyłącza do sieci cieplnej w ubiegłym roku i nie wiem, czy to błąd, czy nie, tutaj nie zdążyłem skorygować, liczba podłączonych budynków w roku, nowych budynków, tylko 2, ale powierzchnia 81 450 metrów. Nie wiem, to bloki jakieś tutaj, duża powierzchnia, czyli PEC no, będzie miał kolejnych tam klientów. I tutaj PEC przygotowuje się też do ważnych inwestycji. Chcemy w ramach dekarbonizacji odchodzić od węgla i przechodzić stopniowo na inne paliwo, czyli tutaj biomasa. PGO. I tu, Szanowni Państwo, jest obraz spowolnienia gospodarczego, mniejszej konsumpcji. Jak mniej konsumujemy, mniej wytwarzamy odpadów komunalnych. I tu widzimy 920 ton mniej odpadów wytworzono w ubiegłym roku komunalnych. To jest dużo, to jest dużo. No oczywiście odzyskane surowce wtórne też są na 500 ton mniej. Ale odpady na składowisku wtórne wzrosły. Ale to jest no, trochę przekłamanie, bo ta liczba ton, która została przyjęta na składowisko odpadów do tej Niecki wykonane, ona nie pochodzi tutaj od mieszkańców Suwałk, ona pochodzi z zewnątrz. Ona pochodzi głównie chyba z Białegostoku, czy z okolic Białegostoku, z tego co jest mi wiadomo. Bo ta Niecka daje taką możliwość, mamy wystarczającą powierzchnię do przyjmowania właśnie tych odpadów tutaj. I na tym zarabiamy. Na tym PGO między innymi zarabia. I oczywiście PGO jest na ukończeniu inwestycji dotyczącej doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych. Inwestycja wspierana środkami NFOŚiGW. To jest inwestycja 30-milionowa. Połowę mamy właśnie dotacji przyznanych. No i tutaj pewnie w lipcu będzie uruchomienie całej tej instalacji, która no, robi wrażenie. Myślę, że radni Rady Miejskiej będą zaproszeni na uruchomienie tej inwestycji 30-milionowej. Ale są lekkie problemy związane z odbiorem tej inwestycji. No i oczywiście PGO przygotowuje się do budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych, czyli w cudzysłowie spalarnia. W tamtym roku otrzymaliśmy dotację
jest zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżynie kontraktu został wyłoniony i będzie wkrótce ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy, która zaprojektuje najpierw i później będzie tą inwestycję wykonywała. W miejskim transporcie obsługiwanym przez PGK liczba kilometrów jest w zasadzie stała i sięga rocznie około 1 300 000 kilometrów. Wrażenie jednak robi to, że dziennie miejskie autobusy przejeżdżają około 5 000 kilometrów. To kosztuje, ale jak poinformował Czesław Rankiewicz, dość umiarkowane ceny CNG sprawiają, że już nie musimy drżeć o generowane koszty, które budziły grozę rok temu. Jak odstraszające były ceny paliw, widać w ilości rejestrowanych w mieście aut. Ta spadła bardzo znacząco. Dobrej myśli mogą być oczekujące na własne M w nowobudowanym bloku przy Franciszkańskiej. Mam nadzieję, że w końcówce roku na gwiazdkę będzie można już klucze wydawać, natomiast przy ulicy Synejskiej 22 budynek jest zakończony, odbiory chyba na końcowym etapie i praktycznie w czerwcu też ten budynek będzie przekazany do zasiedlenia. Dzięki temu budynkowi zrealizujemy listę, to roczną listę przydziału mieszkań. Debata nad raportem w bieżącym roku nie porwała obserwatorów. Nie zgłosił się do niej ani jeden mieszkaniec miasta, a radni zasadniczo dzielili się raczej luźnymi opiniami niż wnioskami czy konkretnymi rozwiązaniami. Ostatecznie zarówno w sprawie wniosków o absolutorium i o wotum zaufania dla prezydenta Rankiewicza za opowiedzieli się wszyscy radni, oprócz członków klubu Prawo i Sprawiedliwość.